Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam stylówki na lata 70. Wszystkie stylówki będą z rzeczami second handów, z rzeczami vintage, ewentualnie z rzeczami z mojej szafy, które już mam od wielu lat. Także nic z tych rzeczy, które zobaczycie dzisiaj w tych stylówkach, nie zostało zakupione specjalnie do tej sesji, tylko wykorzystałam wszystko, co miałam. Zapraszam. Jak widzicie, albo może tego dobrze nie widać, pokażę. Jak widzicie, moja fryzura się delikatnie zmieniła, może nie zauważacie, ale ja zwykle mam przedziałek na boku. Dzisiaj specjalnie zrobiłam sobie przedziałek na środku i zaplotłam włosy na noc w takie warkoczyki, żeby Wam pokazać typową właśnie fryzurę też z lat 70., czyli długie, jak najdłuższe włosy, trochę takie dzikie, właśnie ten taki splot warkoczowy dodaje im takiej właśnie troszkę nutki dzikości. No i przedziałek typowo na środku właśnie, chociaż prawdopodobnie też były wyjątki, ale stwierdziłam, że dla odmiany sobie tak zrobię, żeby pokazać Wam właśnie tą taką hippisowską trochę fryzurę. Oczywiście włosy też bardzo często były rozpuszczone, ale powiem Wam, że mnie te rozpuszczone włosy trochę i przy stylówkach, i przy tutaj mówieniu przeszkadzają, bo mam bardzo niesforne i mi często wchodzą do buzi. W związku z tym troszkę jednak spięte właśnie na taki styl lekko hippisowski. No i kochani, zacznę od tego, że lata 70. to jest bardzo barwny, szalony czas. I głównie ta moda lat 70. jest inspirowana takimi amerykańską kulturą i takimi właśnie jakby wpływami też wschodu, bo dużo z tych elementów kulturowych wzięło się z buntu młodzieżowego, z buntu przeciw takim tradycyjnym wartościom, czyli między innymi wartościom takim purytańskim, chrześcijańskim, królującym na przykład w Ameryce, które doprowadziły też do wojen i ludzie zaczęli po prostu się buntować. Był to czas buntu właśnie przeciwko wojnie w Wietnamie, czas takiego zwrócenia się ku właśnie tym kulturom promującym taki pokój, bezwarunkową miłość, jak na przykład właśnie czy elementy kultury hinduskiej, czy buddyzm, czy inne takie kultury wschodnie, które kojarzyły się właśnie z takim pokojem, z miłością, z bezwarunkowością. No i kochani, dużo elementów z tych kultur przejęła wtedy moda, na przykład właśnie takie hinduskie typy strojów, długie spódnice falbaniaste, kolorowe, etniczna biżuteria i w ogóle ludzie zaczęli czerpać jakby ze źródeł swych kultur, z kultury ludowej, wracać do tych swoich korzeni takich pierwotnych. Bo być może właśnie poczuli, że zatracili tą łączność z naturą, łączność z tym, co prawdziwe. No i po prostu te hasła takie typowe z tamtych czasów, make love, no war, czyli uprawiajcie miłość, nie wojnę i tak dalej. Peace i te wszystkie symbole pacyfiki i tak dalej bardzo zostały wtedy wypromowane i wszyscy w zasadzie, znaczy wszyscy oczywiście, młodzi ludzie, czy ludzie, którzy byli tymi buntownikami, tymi dziećmi, kwiatami, używali. No i właśnie, dzieci, kwiaty, mnie się to też kojarzy bardzo na przykład z musicalem Hair z 79. Jest to musical Milosza Formana, bardzo gorąco Wam go polecam. Tam można naprawdę zobaczyć w pełni tą kulturę hipisowską i wszystkie te dylematy właśnie ówczesnej młodzieży, praca, wojna, właśnie narkotyki, czy też inne używki, jak najbardziej wszystko to wtedy było gorącym tematem. No i do dzisiaj niektóre zostały problemami. Ale kochani, nie będę się tak rozwodzić nad historią, chociaż to akurat jest ważne, te elementy są ważne dla zrozumienia tej mody też i dla jakby poczucia tego vibe'u lat 70. Jestem bardzo ciekawa, czy lubicie w ogóle lata 70. Ja bardzo lubię, chociaż nie ubieram się często w tym stylu, raczej w lecie, jeżeli już, ale mam trochę ciuchów w tym stylu, bo szczególnie biżuterię bardzo lubię, tą etniczną. Bardzo lubię takie elementy właśnie typu na przykład haftowane ręcznie spódnice, czy jakieś torby, jakieś dodatki. Uwielbiam takie samodziałowe rzeczy i widzieliście dużo pewnie w moich vlogach, jeśli oglądacie. Dzisiaj przypomnę Wam kilka tych stylizacji i dodatków, które właśnie są w stylu lat 70. No i moi drodzy, może przejdźmy już... A jeszcze mi się przypomniało, pewnie też wielu z Was widziało Forrest Gump, film z Tomem Hanksem. No i tam też można zauważyć przepiękne właśnie stylówki i w ogóle wiele scen odbywa się w latach 70. i jest w tym stylu.
można właśnie też tam zaobserwować modę i kulturę tych lat, szczególnie w Ameryce, bo o tym jest film. No i dobrze, idźmy dalej. I moi drodzy, zacznę od stylówek z sukienkami. Na sobie mam taką sukienkę w stylu lat 70. Zobaczcie. Ona jest z dzianiny, z dodatkiem wełny, to nie jest czysta wełna. I akurat tą sukienkę mam już kilka lat. Ona pochodzi ze sklepu Orsay i kupiłam ją kiedyś nową, ale już bardzo długo ją mam i ona się w ogóle świetnie trzyma. Troszkę trzeba ją odkosmacać co jakiś czas, no ale zwróćcie uwagę na typowy właśnie krój lat 70. Ona jest z dzianiny, z takim, taka tutaj wąska u góry i trapezowa u dołu, w dodatku z takimi typowymi dla lat 70. pliskami dzianinowymi, bo wtedy właśnie spódnice takie dzianinowe, ale z takimi plisami wzdłużnymi, i oczywiście o linii A były bardzo modne, dużo nosiło się właśnie dzianin, czegoś takiego. No to jest taka typowa midi spódnica na lata 70. Zobaczcie, do też typowych na tamte lata kozaków, takie proste kozaki bez zamka, ale raczej w wąskim kroju, z wysoką nogawką. No właściwie te kozaki tak naprawdę są zupełnie wzorowane na latach 70. I krój, i obcas, i cholewka. Wyglądają bardzo podobnie jak tamte buty w tamtych czasach. No i tu włożyłam taki, trochę też w etnicznym stylu, taką broszkę z liściem, bo wszystko co z naturą to było ok w tamtych czasach. I etniczne bransoletki hinduskie, czy afrykańskie, może niektóre są nawet tutaj z takimi lekko afrykańskim wzorem, brązowa. No i zobaczcie, na stylóweczkach, na przebitkach pokażę Wam też do tego torbę. Ta torba gdzieś tu jest, o, to jest taka torba Fossil, ona też kiedyś kupiłam ją nową, więc to nie jest rzecz z odzysku, ale bardzo, bardzo długo już ją mam, chyba 6 lat co najmniej i ona się w ogóle nie niszczy, jest świetna właśnie w takim stylu, trochę takiego worka, ma tutaj takie ozdoby, nabijane takie dżety, jest naprawdę superowa i pasuje idealnie według mnie do stylu lat 70. Jest taka nieformalna bardzo i w kształcie przypomina te właśnie hipisowskie torby. No i właśnie ta torba do tej stylóweczki i jeszcze w kolejnej wersji, zobaczcie, jest tutaj taka, taka pelerynka, którą też już Wam pokazywałam, ona jest też bardzo w stylu lat 70. Dzianinowa pelerynka z warkoczami, dwurzędowa. No i pelerynki oczywiście w tamtych latach też jak najbardziej były noszone, były modne. No i tutaj moim zdaniem ta pelerynka też świetnie dopełnia tą stylizację i jest bardzo ciekawa, też nawiązuje kolorystycznie do kozaku, bo właściwie ona ma prawie identyczny odcień jak moje buty, no i do torby oczywiście. Jeszcze jeden element, który jest bardzo typowy dla lat 70. to kożuch. W tamtych latach właśnie nosiło się bardzo dużo kożuchów, to też był taki trochę powrót etno, one często były haftowane takimi etnicznymi wzorami, takie troszkę dłuższe, dopasowane, z dużym kołnierzem z futra. No ja mam taki bardziej współczesny ten kożuch, ale nawiązuje takim wąskim krojem do tych kożuchów lat 70. No i to jest taka troszkę uwspółcześniona wersja, ja nie mam takiego starego kożucha. Zresztą powiem, że te kożuchy były dosyć sztywne, ja kiedyś taki miałam w dzieciństwie i no nie było to zbyt wygodne, nie lubiłam bardzo tego kożucha, ale ten jest cudowny. Już go widzieliście u mnie w stylówkach, ale bardzo, bardzo go lubię, bo właśnie on do takich tego typu strojów, do sukienki jest idealny, no i jest bardzo, bardzo mięciutki, wygodny i w ogóle nie krępuje ruchów, w przeciwieństwie właśnie do tych takich dawnych, sztywnych kożuchów. W każdym razie kożuchy, tak jak mówię, to jest jedna z tych must have z lat 70. Jeśli chcecie wyglądać bardzo hippie i bardzo właśnie na lata 70., to polecam Wam kożuch, szczególnie taki dopasowany w kroju, takim wąskim, taliowanym, do półłydki albo nawet długi. Oj, taki długi kożuch z takim tutaj oprzyciem futrzanym moja mama miała kiedyś. Bardzo żałuję, że ten kożuch został wyrzucony, bo to byłby cudowny dzisiaj nabytek. No ale niestety, często się wyrzucało rzeczy nieświadomym będąc, że to kiedyś może być bardzo modne czy przydatne. Kochani, no to idźmy dalej. Kolejna sukienka, to moja kolorowa sukienka i niestety jej tu nie mam, ale zobaczcie, na stylówce, na przebitce sukienka jest taka bardzo właśnie w stylu lat 70. To jest taka niby mini przed kolano. Mogłaby być nieco krótsza, ale bardzo dobrze, że nie jest, bo ja ją bardzo często noszę też do szkoły. I ona ma takie typowo żółte paski, też właśnie w stylu lat 70. Duży wzór kwiatowy, jest wiązana w pasie, taka dopasowywana, tutaj sama sukienka.
No i do tej sukienki często noszę, nawiązując kolorystycznie do tych kwiatów, też taki bardzo szalony, inspirowany bardziej już latami 70. kożuszek kolorowy i szal kolorowy z takich fragmentów futra. No i takie kolorowe, futrzane rzeczy też jak najbardziej nawiązują do tamtych czasów. No i tutaj w ogóle ta inspiracja kolorystyczna jest taka mocno z lat 70. Do tego włożyłam takie botki na słonie. Zobaczcie, to są zupełnie współczesne buty. I te buty są, to są takie sztyblety współczesne, ale one mają krój taki z lat 70. I ten obcas taki klockowy i w ogóle ta słonina tak zwana, czyli taka przezroczysto gumowa podeszwa, to właśnie było też hit lat 70. I no i właśnie ja mam takie botki stylizowane na lata 70. One też według mnie super pasują właśnie do tej stylówki, do tych kolorów, bo są bordowe, tak jak i sukienka, takie śliwkowe. No jestem ciekawa, jak się Wam ta stylówka podoba. Jeśli oglądacie mnie od dawna, to w pierwszych vlogach miałam stylówkę właśnie z tą sukienką, z tym futrem i w tych butach. Także może ktoś z Was pamięta to. No ale to było dawno, dlatego przypominam tą stylóweczkę. No i w ogóle mam też stylówkę, jeśli chodzi o sukienki i spódnice, z taką tą spódnicą ludową, przepiękną, haftowaną, indyjską. No i właśnie to jest coś takiego, co by hipisi nosili, bo to jest nie dość, że oryginalnie indyjskie, to właśnie w stylu takim ludowym, w przepięknej kolorystyce i do tego ta samodziałowa kamizelka to będzie idealny właśnie zestaw na lata 70. Także zachęcam, żebyście sobie wrócili do programu o Etro, bo tam mam tą spódnicę na sobie, stylówki na Etro, na projektanta. Ale tymczasem jeszcze chcę Wam pokazać stylówki z dwoma spódniczkami. Jedna z nich to taka skórzana spódniczka, popatrzcie, też jest właśnie taka trapezowa, częściowo plisowana, tutaj ma taką kieszonkę, która też właśnie bardzo stylowa jest, taka w stylu lat 70. Bardzo nawiązuje do elementów garderoby lat 70. taka retro kieszonka. Szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy ta spódnica jest vintage. Wygląda vintage, ale jest tak idealnym stanie, że ciężko mi jest uwierzyć, że przetrwałaby w takim stanie skóra i tak mięciutka skóra, nic nie zniszczona do dzisiaj. Jest to możliwe oczywiście. Metka jest taka, ciężko powiedzieć, czy to jest vintage, czy nie. Aż tak na tych metkach się nie znam. No takie typowe z lat 70. metki to raczej inaczej wyglądały, aczkolwiek pewnie też zależało to od firmy. Więc ta spódniczka do bluzki takiej też właśnie bardzo, bardzo typowej dla lat 70. jedwabna bluzka z wiązaniem pod szyją. Bardzo dużo właśnie było wtedy modnych bluzek z tymi kokardami pod szyją, szczególnie w tej takiej wersji bardziej biurowej, eleganckiej, dużo było tych wiązań, jakichś takich żabotów i innych ozdób pod szyją. No i ta bluzeczka do tego i kochani, kolejny bardzo typowy element dla lat 70. to jest pasek. Już Wam pokazuję. Pasek taki biżuteryjny, metalowy i one właśnie też są bardzo typowe dla mody lat 70. I to jest pasek vintage, zobaczcie. Ja Wam też już pokazywałam ten pasek wcześniej w lecie i nosiłam go dużo. On jest taki w stylu też jakby indyjskim, z takimi pseudo kamieniami szlachetnymi tutaj, takie korale jakby to są. Zapinany, taki jest dosyć wąski i do tego, do tej z pomarańczem bluzki właśnie i do tej spódniczki, która zresztą jest bardzo, bardzo wygodna i urocza według mnie. Ten paseczek świetnie się sprawdza według mnie. No i to jest taka troszkę bardziej elegancka, grzeczna stylówka, ale też takie rzeczy się nosiło w latach 70. Do tego włożyłam takie typowe botki skórzane właśnie na lata 70. Może nawet są z lat 70. Tak podejrzewam, bo tutaj są takie... O no, chociaż powiem Wam szczerze, że to mogło być z każdego czasu, ale jeżeli nawet nie, to są bardzo dobrze zrobione, takie błyszczące, z takimi klaurami, nawet trochę jeszcze zahaczającymi o lata 60. końcówkę. No i ciekawa jestem, co myślicie o tej stylówce. Według mnie jest bardzo, bardzo fajna, taka lekka, trochę oficjalna. Przepraszam, muszę tu pomyśleć. O! No i kolejna rzecz, to spódniczka, którą też już widzieliście, ale tutaj wystylizowałam sobie ją z zielonym golfem, z zielonymi rajstopami. No i oczywiście golfy to jest kolejny element
bardzo, bardzo w stylu lat 70. Dużo się tego nosiło w zimniejszej porze roku szczególnie. No i taka spódniczka znów trapezowa, króciutka, mini, do kozaków czarnych, na słoninie również, bo mam takie kozaki na słoninie. Tym razem takie wąskie, czarne, właśnie też bardzo w stylu lat 70. No i do tego oczywiście jakieś typowe bransoletki, może naszyjnik jakiś etniczny można by dodać, żeby trochę kolorytu tutaj wprowadzić. W każdym razie taka stylóweczka z taką typową, i to jest spódnica już vintage tym razem, typową spódnicą na lata 70. No to kochani, jak chodzi o spódnice i sukienki, to tyle. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio w stylówkach sylwestrowych pokazywałam Wam też taki kombinezon kolorowy i on też z takimi kulotami. Też bardzo w stylu lat 70., więc jak ktoś jest jeszcze bardziej zainteresowany tą modą, to sobie zajrzyjcie do tych stylówek i też do stylówek na projektanta, na Celine, bo w tamtych stylówkach bardzo dużo było właśnie też rzeczy związanych z latami 70. Między innymi moja ulubiona stylówka z tymi szorcikami, które nawet pokazywałam ostatnio również w programach, z tymi szorcikami takimi rudymi, rdzawymi, do tej bluzki wiązanej pod szyją oczywiście i do tego pięknego aksamitnego żakietu zielonego, takiego butelkowej zieleni z frędzlowatymi dodatkami. To było też no idealnie właśnie stylóweczka na lata 70. Inspirowana, tak jak mówię, inspirowana, tak jak mówię, Celine. I teraz, kochani, pokazywałam również wcześniej spodnie takie, które mam skórzane. Te spodenki, o, tak do kamery. Takie dzwony z lat 70. to są oryginalne vintage spodnie. One nie są takie bardzo szerokie dom, ale to są dzwony. To jest już krój taki rozszerzany dołem, lekko. No i te spodnie dobrałam też do tego zielonego golfa i do tej marynarki. Już robiłam tą stylówkę podobną, ale tutaj włożyłam jeszcze takie buciki pod spód z klamerkami, też bardzo właśnie takie obcasy stylizowane na lata 70. No i zobaczcie, to do tego i moim zdaniem wygląda super ta stylóweczka, jest bardzo, bardzo taka elegancka, szykowna, szczególnie ten żakiet dodaje takiego stylu, w ogóle te żakiety takie taliowane mocno, dłuższe, szczególnie z tyłu właśnie, podkreślające mocno tą taką linię talii, wąskie, z wąskimi klapami były wtedy bardzo modne i ten żakiet idealnie właśnie odwzorowuje modę lat 70. według mnie. No i zobaczcie, właśnie ta stylówka jest taka fajna, prosta, jednocześnie bardzo elegancka według mnie. No i moi drodzy, jeszcze jedne spodnie dla Was. Zobaczcie, tutaj mam takie spodnie, też dzwony, które kupiłam jakoś w jesieni. Fajne, włoskie dzwony, Chiara Fiorti, Milano, z takimi nawet zaszewkami wzdłuż. One bardzo ładnie leżą i pięknie wydłużają nogi. Zobaczcie tutaj w stylówce. I do tych spodni włożyłam taki golf. Włożyłam taki półgolf właściwie, w paski takie tęczowe. No i znowu kolejny element, bardzo typowy dla lat 70. Mocne kolory. I właśnie takie tęczowe wzory były bardzo modne wtedy. Była też taka moda disco wtedy. Ja tu akurat nie pokażę Wam dzisiaj takich rzeczy typowych w stylu disco, ale między innymi takie właśnie krótkie, wąskie golfy w takie bardzo, bardzo barwne wzory, kolory, to elementy zaczerpnięte z lat 70., bo to jest współczesna bluzka z Zary bodajże, tak? I taki półgolfik bardzo fajnie wygląda do takich właśnie dzwonów, jest obcisły, krótki. Do tego włożyłam kolorowy zamszowy paseczek. No i fajna taka zabawowa stylówka, pod spodem jakieś fajne buty, kozaczki na słoninie na przykład. No i już mamy stylówkę na lata 70. i w dodatku bardzo wygodną. No i tak jak mówiłam, ten rodzaj spodni sprawia, że mamy nogi bardzo długie, bardzo przedłużone. No i oczywiście też tutaj ten krój takich wąskich dzwonów nadaje się dla osób niskich, bo one będą wyżej w talii, a będą za to nam schodzić aż prawie do ziemi i powodują, że te nogi się wydają długie. W przeciwieństwie według mnie do kulotów, które dla niskich osób będą niekorzystne, będą skracać nam nogi i zaburzać sylwetkę. Także to jest akurat taki krój, który uważam, że świetnie mogą wykorzystać sobie niskie, drobne osóbki i będą w tym wyglądać rewelacyjnie.
No i kochani, obiecałam wam stylówkę z sukienką taką, którą podarowałam mojej koleżance, ale moi drodzy, ona niestety, no nie udało mi się zrobić tej stylówki, nie udało mi się jakby pozyskać zdjęć w tej sukience, ale obiecuję wam, że na wiosnę zrobię stylówki właśnie typowo już wiosenne i zamieszczę stylówkę na lata 70. właśnie z tą sukienką, była taka biała, długa suknia z długim rękawem, przepiękna i na pewno pokażę wam tą stylówkę jeszcze. Tymczasem mam nadzieję, że te moje stylizacje wam się podobały. Wiem, że to nie wyczerpało tematu lat 70., bo to jest chyba niemożliwe, ale no, były to takie typowe dla mnie najciekawsze elementy z tamtej mody. I chciałabym, żebyście też zajrzeli do mnie za jakieś 2 tygodnie, kiedy pokażę stylówki na lata 80. Będą też stylówki na lata 50. i 60. później. No i oczywiście zapraszam was na hole, ale od razu chciałam was bardzo przeprosić, że w tym tygodniu nie będzie już nowych programów, bo muszę sobie zrobić odrobinkę przerwy, to będzie gdzieś koło 7-9 dni przerwy, ponieważ po prostu nawaliło mi się dużo pracy zawodowej i wdrażamy też nowe technologie w naszej szkole. Dodatkowo nagrywam teraz też piosenki swoje, no i muszę troszkę na to poświęcić więcej czasu, a jak widzicie, żeby zrobić taki program, naprawdę jest to dość pracochłonne i no nie będę miała czasu, żeby aż tak dużo teraz w tym tygodniu na to poświęcić, więc po prostu krótka przerwa, ale wracam już za tydzień i bardzo serdecznie was zapraszam na ten następny, bo będzie to na pewno haul lumpeksowy. Także do zobaczenia, kochani, już wkrótce. Cześć! Pozdrawiam.